wszystkim, jestem Kobran. Witam w kolejnym odcinku mojej serii z gry Empire Total War, który jest wspomagany przez Dart Moda. I dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, zająłem Transylwanię, czy jak to woli Siedmiogród, ja osobiście wolę nazywać to Siedmiogrodem, który odsprzedałem Polsce, ażeby to ją nieco wzmocnić. Żeby w przyszłości, pod koniec serii, kiedy miał taką wielką Uber wojnę z Polską, żebym mógł sobie poszaleć. Tak, i taka informacja, że chciałem takie dwie najważniejsze sprawy powiedzieć, które będą w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze, ważna dla tych, którzy chcą zobaczyć bitwę, to, że w dzisiejszym odcinku zdobywamy Wenecję. I druga sprawa to to, że chciałem powiedzieć właśnie o tym, że chociaż to nagrywanie dało mi pewne korzyści, takie nagrywanie z wyprzedzeniem, czyli tam sobie ustawiam datę, kiedy mam nagrać, nagrywam odcinki do przodu i tak dalej, to fajna rzecz, tylko ma takie minusy, że jak chcę wam coś przekazać, to na co długo czekacie, albo chcę o czymś opowiedzieć, co się niedawno wydarzyło i jak wy to oglądacie, to już na przykład 2 tygodnie po tym wydarzeniu. Także na przykład nie mogę komentować jakichś wydarzeń, na przykład nowych informacji o ROM Total War podawać, jeżeli jakieś poznam, czy coś w tym rodzaju. No dobra, i sobie zacznę rzecz, którą będę teraz robił za każdym razem, kiedy zacznę nowy odcinek, czyli sprawdzał prestiż państwa. 573 punkt więcej ma tylko Wielka Brytania, Holandia, a właściwie Zjednoczone Prowincje, Republika Zjednoczonych Prowincji i Cesarstwo, a właściwie Imperium Rosyjskie. No, Imperium Rosyjskie jest potężne. O ile Zjednoczone Prowincje, jedna wojna ich po nich będzie, bo mają tutaj, o tutaj tą stolicę, nawet teraz nie bronioną, bo bym ją teraz zajął, to by było po wszystkim. Ale nie mam z nimi wojny, także szybko bym ich pokonał. No tylko problem jest, żeby Rosjan dokończyć, a to oświeceniem i gospodarką i później może będę mógł ich pokonać. Dobra, nie mogę na razie zająć Wenecji, będę potrzebował przynajmniej 2 tur. I dobrze, jednostki mi się uzupełnią, więc będę można poszaleć. Czyli koniec tury. Tak. I ogólnie co jeszcze ciężko mówiłem? O, dobra, coś tutaj. Zjednoczone prowincje nie. Wy jesteście moim następnym celem. Po Bawarii i Danii. Oczywiście. Takie mam właściwie, chyba mówiłem, tylko myślę, że zajmę Wenecję. Jak tylko zajmę Wenecję, już ruszę na Danię. Jak zajmę Danię, to jednocześnie będę zajmował Bawarię. I gdy to się stanie, tak się zastanawiam, czy nie zająć Hanoweru, niby mam z nimi sojusz, tylko nie wiem, czy oni mają sojusz z Wielką Brytanią. Jeżeli mają sojusz z Wielką Brytanią, to zajmę szybko Hanower i podpiszę pokój z Wielką Brytanią na jakichś tam dogodnych dla nich warunkach, żeby ich nieco usatysfakcjonować, żeby byli zadowoleni bardziej. No i będę miał wojnę wtedy z Hiszpanią, zajmę tą Belgię ich i półwysep cały Apeniński, czyli Włochy i kolonie, ale do tego potrzebuję floty, dlatego najpierw muszę mieć trochę spokoju. I o tym, co mówiłem ogólnie z gier, które jeszcze będę w przyszłości nagrywał po wakacjach, czyli we wrześniu, o ile nie we wrześniu, do września się chyba nie ukaże. W każdym razie grą, którą taką będzie jakąś większą serią, będzie ROM Total War, ROM 2 Total War, ROM 1 to już jest dawno. I w każdym razie będę ją miał nadzieję zagrać, rozegrać, przedstawić wam dobrze. Tak, i to chyba tyle chciałem powiedzieć. Zaraz zajmę się walką. Tutaj coś odkryję, tylko nie jestem pewien. Ten piec kółka, tak? Coś mniej więcej takiego. Dobrze, technologię tutaj w Lipsku. Sprawdzamy, no może być chyba, sprawdźmy co to daje. No a umożliwia winiarnię, no dobra, niech będzie. I tam na razie się przyda. Teraz mogę gdzie coś wznieść.
Tutaj, gdzie jest rudę żelaza. Budujemy lepsze jakieś huty. Gdzie jeszcze mam tutaj w nadrenii? Powinno coś takiego być. Taki jest. I to jest dokładnie Iron Masterworks. Iron Masterworks? Żelazny mistrz roboty. Coś takiego mniej więcej. Nie wiem, co dokładnie było po angielsku, bo oni czasami są tak samo jak w niemieckim. Ogólnie w wielu językach jest tak, że łączą się jakieś tam wyrazy pojedyncze i tworzą jakiś nowy wyraz, który nie jest związany z nimi czasami. No to tutaj przemieśćmy wojska, to widać jeszcze turę będę musiał poświęcić, żeby domaszerować tam. I misja zakończona sukcesem, tak. W Paryżu. O, tutaj mają pałac Bourbonów. Wersalu nie ma. Wersal był pod Paryżem, ale mogli go wcisnąć jako Paryż. No właśnie. Powinno być tutaj ten dom uciech, czy jak tam w Wersalu gdzieś tutaj chyba, tak? Wersal jest gdzieś tutaj. Misja zakończona powodzeniem. München. Sabotaż. O, jak mi przykro, obserwator się spalił. Raport budowlany w nadrenii, jak świetnie, cudownie. Misja wykonana w Wenecji, spalmy jeszcze coś. O kurczę. Nie mam żadnych szans. I tak mi nic to nie dało. Aha. No tak, czyli muszę spróbować stoczyć bitwę, albo agenta przenieść do jakiegoś innego miasteczka. Tak. Chętnie to zrobię, przeniosę go gdzie indziej. Na przykład do Mediolanu. Infiltruj na razie. Tak, misja zakończona powodzeniem. Tutaj Amsterdam. Jakichś zniszczeń dokonajmy tutaj. O, znowu jakiś tam Narodowe Obserwatorium. O nie, został wykryty. Ale można go z powrotem cofnąć, to jest trochę tak. Głupota. No dobra, czyli za jedną turę pożegnamy się z Republiką Wenecką. Koniec tury. Francja, nie. Nie będę stanowczy i powiem nie. Dobrze. Co tutaj, czy Polacy zajęli południe Imperium Osmańskiego? Zdaje się, że tak. Dobra, muszę to zaraz zobaczyć. No cóż, Polacy nieźle sobie pogrywają. Wojna z Turkami. Polacy ogólnie mieli dobre stosunki z Turkami. Tylko wojnie to zazwyczaj przez przypadek jakiś były. No, na przykład ta wojna, ta gdzie był Chocim i Cezarą, to takie, mówi się, że główny powód to to, że tam kozacy napadali na sultana, Tatarzy na nas, to też był powód, ale takim większym powodem było to, że Gabor Betlen, tak, on tak się nazywał, książę Siedmiogrodu, jak oblegał sobie Wiedeń w trakcie wojny 30-letniej, bo gdyby zdobył Wiedeń, to po prostu zakończyłaby się ta wojna 30-letnia szybko, on zostałby królem Węgier, zresztą był królem Węgier, tylko że tytularnym. Nie miał rzeczywiście tam władzy. I to Polacy za darmo nawet dopłacili, wysłali Lisowczyków na Węgry. To jako cesarscy to byli, jako cesarscy żołnierze, ale najemnicy, ale wiadomo, Polacy mówili po polsku i tak dalej. To wiadomo, co z tego wyszło. On poprosił właśnie sułtana o pomoc, bo tam Polacy żyć nie dawali. I musiał odstąpić od oblężenia Wiednia. A ta późniejsza wojna z Sobieskim i tak dalej, to akurat na takiego sułtana i wezyra trafiło, że ze wszystkimi chciał się bić, żeby odbudować potęgę, bo akurat to był czas, gdzie potęga się imperium powoli przywracała. Trzeba spróbować go zabić. Ciach. Znowu ukryty. No dobra. Tutaj Milan. Ale mało. Tak, i misja zakończona powodzeniem. München.
Co by tu. Ale jak oni to tak szybko naprawiają? O, wykryli mnie w Paryżu. Infiltruj. Znowu mnie wykryli. I znowu wrzegłem. Gdynia OSP. Aha, to wzniesiona port. Za jaki tu miał być port? Chyba wojenny. Tak, zobaczę, bo nie mam żadnego wojennego. Tak, jak coś to jak zajmę. Jutlandię to chyba też tu nie ma portu wojennego. Nie, nie mogę. Jest trading port. Shipyard, czyli no, czyli jest w Lubece. Lubeka? Aha. No dobra. Założę shipyard też. Bo tutaj ile jeszcze wiosek może? A, dwie może jeszcze znieść. To zobaczymy. 21 do Poznania. Nie, dobra. Jak będzie shipyard, w razie czego to przebuduję tutaj. Tak, i wyciszono. Frydrych I, Pechomit, dostał tego jakiegoś. Zyskano cechę, a to jest chyba człowiek jakiś tam. Plus 5 do kosztów konstrukcji budynków industrialnych, plus 1 do zadowolenia szlachty. Kontrola robotników dla Valentin von Wartenberg. Minus 5 do kosztów konstruowania metalworking buildings, czyli tych budynków, gdzie się wytwarza metal i się go przetwarza. Minus 5 do kosztów konstrukcji kulturalnych budynków. Tak. I tutaj. Oj. Zmarł mi człowiek służby państwa. I raport konstrukcyjny w grasie. Coś tam zniesiono fajnego. To ministrowie. A, zyskałem kogoś lepszego. To od razu chyba Valentin von Wartenberg? Nie, nie wiem, który. To chyba ten mi się zdaje, Ludwik von Bartus. Nie, no dobra. Spełnił mi dobry tutaj. Pokaż drzewo genealogiczne. Trzeba sprawdzić. Ła! Mamy. No jest, ale młodzi są sami. Co my mamy? Friedrich Wilhelm. Friedrich Wilhelm. Wiek 3. Wilhelm. Wiek 4. Friedrich Wilhelm. Wiek 5. Amalia wiek 6, czyli ona chyba będzie dojść do władzy, a to jest dla mnie dziwne. Jeżeli ona dojść do władzy, to się dziwię. Musi Fryderyk dojść, bo wtedy ma jest jedynym tym mężczyzną. Tutaj mamy inne roszczenia, to nie wiem o co chodzi w ogóle. Bo jest taka sprawa, że w Empire potrafi wybuchnąć wojna o sukcesję do tronu danego kraju. I mówię, czemu to jest dziwne, bo człowiek nie może takiej rzeczy zrobić. A komputer może taką wojnę wypowiedzieć, ale to się zdarza naprawdę rzadko. To mi nigdy się nie zdarzyło, ale z forum wiem, że takie rzeczy są możliwe. Dobra, nie mam żadnych już tutaj budynków do rozbudowy. No nie. Tutaj mogę. Aha, szkoła drillu, tak. Tutaj mi się buduje. No to w Pradze mogę wznieść, chyba że może. Nie, w Kolonii nie, bo nie taki budynek. No trudno. Bierzemy w Pradze Akademię Militarną. Dobra. I we Wiedniu. Co? A w ogóle, bo we Wiedniu muszę być pewny, że to nie daje represji, a szkoda. Fajnie byłoby, jakby dało represję. Dobra. I teraz sprawdźmy jeszcze zadowolenie we Wiedniu. Tak, całości już zielone. Nie da się zwolnić regionu z podatku. Znaczy da się, ale nic tam już żadnego nie da się. Miejscowości wybudować. Tutaj dwie, które dobuduje Pesztu, a ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest Budapeszt. Znaczy to nie jest ten. Pesztu, a tutaj do Osiejki 9. Tutaj nic, ale jeszcze sobie pozostawimy. I teraz. No dobra, muszę tak po 8 tur do Szczecina. Tylko nie pamiętam, czy Szczecin to jest port. Kolonii. Ta, już nic się nie da w kolonii. No dobra. Czyli już tam przejrzałem wszystko, co mogłem. Chyba większość rzeczy wybudowałem. I to zajmijmy się podbojem Wenecji. Zebrali armię. Świetnie. Będzie walka. Ale armii. O, ale będzie super bitwa. Dobra, ale najpierw trzeba zażądać kapitulacji, żeby dać im szansę na przeżycie. Odrzucili, więc trzeba rozpocząć szturm. Tak.
Najpierw sprawdźmy, jakie to jest Wenecja. Czy chociaż leży na mapce obitelnej gdzieś blisko morza. No bo na mapie Kampanii to jest przecież na środku lądu Wenecja. Każdy chyba wie, że Wenecja jest nad morzem. Więcej, Wenecja leży na wyspie, na kilkudziesięciu wysepkach przy brzegu. Tam są. Pani się tam pływa gondolami. Osobiście nigdy nie pływałem. Przejeżdżałem niedaleko Wenecji kiedyś. A w Trieste byłem, to tam z Triestu widać Wenecję właśnie. Jak się wyjeżdża z Triestu, to tam przez morze widać Wenecję, tylko w oddali trochę, ale widać. To naprawdę fajnie tak wygląda. I co jest z tą bitwą? Jest. O, tutaj. Ułani. Miasteczko jest, tylko czy znowu są te głupie. A nie, to dobrze, to jest tylko cień. Czemu to jest taki dziwny cień? Aż dziwne. No dobra. Normalne miasto, ale nie spodziewałem się. No, Wenecja dalej nie jest miastem brzegiem, chociaż widać tutaj niektóre. Jak się inaczej to wygląda niż na przykład w Wiedniu, jak walczyłem. Na przykład tutaj fajny ratusz mają. Takie ruiny. Takie. Chociaż te ruiny bardziej mi się kojarzą chyba z Grecją niż Rzymem. Dobra. Artyleria musimy podciągnąć tutaj w te miejsca. Tak, i tutaj zaraz obok. A nie, tutaj może jeden, ten pułk zostać artyleryjski, jeden oddział. Tak, i teraz będę mógł ich równo ostrzeliwać. Teraz trzeba ustawić sobie piechotę. Te dwa oddziały mogą walczyć ramię w ramię. Są dobrze szkoła. No, w zasadzie tych nawet dam tu. Będą maszerować tak pod kątem, tak spróbuję ich okrążyć. Jak się uda. Tutaj jakieś tam. No dobra, są tak słabe szkoły, tu mam ze sobą walczyć. Dobrze. Co by tu mamy? O, to dobra. Nie, mam lepszy pomysł. Tych z tymi, oni są świetnie wyszkoleni. Tu tak gdzieś ustawić. Chociaż nie, bo znowu będą strzelać mi w artylerzystów. Tutaj. Co my tu mamy? 2-2, dobra. Kolejny. Tylko im zakażemy strzelać bez rozkazu, albo umieścimy ich. A tu jest, dobra. Tutaj jest takie wybicie znowu. No. Aha, w drugą stronę trzeba. Muszę się przybliżyć. No nie da się, no nie wiem czemu te płotki przeszkadzają. Jest w końcu, przybliżę mi bardziej. I teraz mamy tak o pułk piechoty. Walniemy go w to miejsce, że bronił artylerii. To są dragoni, moi cudowni dragoni idą tutaj. Gdzie są? Gdzie jest generał? Generał jest tutaj, to generała damy tutaj. Karabinierów ustawimy w klin i damy ich tutaj. W klin ustawimy ułanów. I tutaj kawalerię prowincjonalną, czy nie, to nie prowincjonalna, to jest normalnie po prostu kawaleria. Kawalerię spróbujemy. Tak, da się tu.
Ona pójdzie przodem. Nie wiem, gdzie tam jest artyleria, dobra. Co my tu mamy? Pauzę na razie. Przyjrzyjmy się. Tutaj mamy jakąś piechotę, tutaj mieszkańcy z różnicami są. Koło ruin, spróbujemy się pewnie w nich ukryć, czyli trzeba strzelać ruiny. Tutaj znowu piechota, to jest jakiś 10. regiment pierwszy. Tutaj całe wojska, nie wiem czy oni zawsze tak układają. A no, aż tak inteligentny nie jest, znaczy jest, co bardziej inteligentny i tak niż normalny Empire, to już się próbują ustawiać. No i propos sztucznej inteligencji w grach. Czytałem kiedyś w CD Action, jak czytałem, to tam było, że w Cywilizacji 5 nauczyli komputer grać, bo dali mu do poczytania zwykłą instrukcję, która jest dołączona do gry. I naprawdę zaczął wygrać, bo to nie był komputer, że w sensie sztuczna inteligencja w grze, tylko komputer zaprogramowany tak, że ma grać w tą grę. I on jak dali mu do poczytania ten poradnik, to właśnie zaczął wygrywać więcej pojedynków. Wcześniej wygrał chyba coś około 20 czy tam 10% pojedynków z prawdziwym graczem, a po przeczytaniu zaczął wygrywać 50, chyba 5% pojedynków. Dobra. Tam się wstawia dużo. Trzeba pomyśleć, artyleria. Ta artyleria musi strzelać w ruiny. Spowolnimy na razie grę. Będę zaraz normalnie toczył bitwę, tak jak mówiłem, że zawsze będę toczył. Aha. Też jest, ale ja spróbuję strzelać chyba do piechot, jak się uda. Jest ta armata chyba naprzeciwko akurat. A nie, a nie, dobrze, dobrze. W tym miejscu może być. Przybliżymy ich trochę. Zobaczymy, jak maszerują. Dobrze. Tutaj już idę, czyli mogę. Marsz. Tutaj strzelanie w ruin. O, zawaliłem ruiny. No kurczę, takie fajne były ruiny. Jak duży zasięg kartaczy. A, mały, malutki. No, nie wiem, czasami jest duże, to zależy od tego, gdzie akurat są. Dobra, czyli strzelamy tu. No. Dobra, teraz przyjęło. Jako polecenie. Dobra. Wracamy tu, tutaj. O kurczę. O, tak właśnie. To jest siła artylerii w tej grze. Tylko nie warto się zatrzymywać. Widzicie, ile tam położyli trupem żołnierzy. Dobra, nie wiem, czy tutaj. To zaraz zacznie się ostrzał prawdziwy. I się zacznie. Tak trochę mają wolny czas reakcji, ale nie szkodzi, bo i tak w rzeczywistości też nie strzeleje od razu, jak się domyśli, że wróg jest w odległości strzału. Tylko musieli robić wszystko na komendę, bo panowała dyscyplina, niezwykle surowa dyscyplina, warto dodać. Tak, tutaj też. Wymarsz, czy kawaleria nie robi wymarszu, a robi wyjazd. Czekaj, czy kartacze, a są kartacze, są w zasięgu.
wsi trochę do przodu. Tak to się rozpoczął ostrzał. Ten pułk musi stanąć tak, a ten regiment tak. Stanęłem jakoś dziwnie. Nie, 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 nie. Co oni robią? No kurczę. Artylerii nie zaznaczyło mi. No to wstrzymać ogień muszę. Ja muszę spowolnić grę na razie. Ci mogą atakować, więc mogę zwrócić się całość. Kompletnie mogę zwrócić się w tym kierunku. A artyleria może zacząć strzelać tam. I tu. Tylko piechota może wyjść na parę kroków. Ci dragoni się przydadzą nieco bardziej z tyłu. Ale normalną prędkość gry dajmy. A co jest? Przycięło się, a już. Dobrze. Tego wszyscy muszą wejść w linię i oho. To zaraz w nich wjedzie. Cali tak muszą przejść. I ognia. I mogą wrócić do szarży, tylko że o moich własnych żołnierzy nie zaczepili. Artyleria uderza. Dobra, a moich chyba nie uderzyli. Tak ci nie zdążyli nic zrobić. A błędem dla nich było to, że ustawili się w czworobok. Tak, dają czadu moi żołnierze, już tutaj powoli roznoszą wroga. Muszę iść do miasta. Dobrze, to się już ustawiam. Marsz do przodu. Po prostu strzelają sobie do ich osłabionego czworoboku. Dobra, i tutaj szybko znaleźć inne jednostki. O, tutaj ci śpią właściwie. Niech ruszą za wrogiem. O nie. Tego się nie spodziewałem. Zaraz, czy mogę uderzyć w nich karteczami? Aż tak armaty nie wiem, czy można użyć. O, da się. Tylko czy są załadowane? Niech dragoni się ustawią ze strzału. Tak w moje plecy uderzają. Czyli trzeba zrobić marsz. Tak. Wszystko jak chciałem tutaj. Czas wykorzystać ostatnie kolejne oddziały.
zawrót i będzie uderzenie, tylko tutaj, dostałem kartaczami, a ja nawet nie mogę tego pokazać. Dobrze, tutaj, szybko, szybko, szybko. I na bagnety się rzucą. Ciekawe, czy zdążą uciekać. No i nawet nie zdążą oddać strzału. A, niektórzy zdążyli. A tutaj trwa walka. Moja kawaleria kontra ich piechota. Mocno obrywają. Przynajmniej tak sądzę, bo nie jestem, nie widzę. A, obrywają mocniej ode mnie. Tylko ich artyleria jeszcze się tam trzyma. Tutaj, o kurczę, gdzie jest kawaleria, kawaleria, kawaleria? Zatrzymali się, nic nie robią. Na artylerię muszą ruszyć, a nie. Szkoda, że tego nie słyszycie, oni tutaj. Może nie licząc tych ich krzyków, bo oni strasznie się wydzierają, ci żołnierze. No, piechotę nie wiem co. W sumie po co ja je biorę w jeden oddział, jak i tak zawsze zaznaczam wszystkich. Enemy general killed. No i znowu tam się zagapiłem. Właśnie czy ja mówiłem, że szkoda, że ich nie słyszycie, oni tutaj. Wszyscy mówią w swoim ojczystym języku. To jest fajne, tutaj Włosi. Wenecjanie się drą po włosku. Że dostają. Tak, nie zawsze dają radę. Trochę osłabiony jest oddział, nie wiem czy uda mu się coś zrobić, cokolwiek. Trzeba obrócić się. Szybko, bo mnie jeszcze zajdą. I tutaj. Dragoni. Tutaj, och, są posiłki. To dobrze, że tych nie ruszają w ogóle. Stawić się i być gotowym do obrony. Tak, i rzucą się tutaj grenadierzy prosto do szturmu na bagnety. O, ale ten poleciał. Coś tutaj się w lesie chowa. A nie, to artylerzyści, ale to znaczy, że jeszcze coś tam mają. Bynajmniej. I zaszarżujemy najchętniej. Nie, w dzisiejszym odcinku tak jakoś mało przybliżeń robię, zauważyłem. W następnym to będę musiał poprawić. Aha. O, ale dostali. Tutaj ich przetrzebiono mocno. Zostali. O kurczę, dostali tutaj wsparcie Wenecjanie. A moja kawaleria się załamała. Ci karabinierzy, no niech to. To uderzy na nich na bagnet. Czyli w stylu rosyjskim, nie przejmując się o straty. Dobra, trzeba wycofać kawalerię do walki z Włochami.
No, drugim skrzydle tutaj nieoczekiwanie. Przecież wkroczyli. Oj, mój tutaj kawaleria została pobita. No i cały plan wziął w łeb. No, będzie mi na szczęście przewagę ogniową. Oni strzelają tylko pierwszym szeregiem, a ja trzema. I to pod rząd. Więc mam dużo lepszą siłę ognia. Tylko teraz trzeba jakoś wykombinować, jak szybko przenieść część oddziałów. To tam mogę wykorzystać ten oddział artylerii. Tutaj ci są w zasięgu, a ty mi użyję kartaczy w ogóle. Jak znam życie, a nie, dobra. Myślałem, że ta artyleria będzie, artmata będzie skierowana w moje oddziały. No, tak jak mówiłem, i strzelałem tylko pierwszym szeregiem. O tak, mają iść dokładnie. Ale ta walka będzie długa i krwawa. Dają czel. Ogólnie chyba moim błędem było to, że kiedy w launcherze wybierałem opcję, to odznaczyłem tą od prędkości technologii. Zostawiłem taką, jak jest w normalnej grze, a mam przecież 4 tury na rok. Więc to jest z mojej strony niestety głupota była, bo odkrywam zbyt szybko technologię i już mam w 1709 roku technologii, które powinny być, nie wiem, w 20, 30. No, ale trudno. Dobrze, wybroniłem się na razie. Marsz do przodu. Tutaj od tyłu mogą mnie zajść. Tutaj idzie piechota, dobra. Jest tak, jak mówiłem, czyli że błyskawicznie odzyskują morale ci, którzy oglądali. No, nie chcę coś takiego namierzyć. Ci, którzy oglądali moje poprzednie odcinki, to widzieli już, że wróg, chociaż powinien już paść, to nagle po chwili odzyskuje morale i znowu walczy. Zaskoczmy ich. Walka koło ruin. Przejdzie do legendy pruskiej wojskowości, a właściwie niemieckiej, już wkrótce. No bez jaży. Co z nimi jest nie tak? No dobra. Walczą. To już mogę tych przenieść. Aha, to jest. Nie, no ja nie rozumiem. Co jest z nim nie tak? I nie rozumiem, czemu pomyliłem grenadierów z moimi dragonami. I to szybko ich wziąłem. Tak, Włosi już się poddają. Pomiędzy nimi ruszą dragoni. Niech maszerują szybciej.
Jeszcze nie będę im kazał biec, bo się zmęczą tylko chłopaki. I no, artylerzystów biegną. Tak opowiadałem, jak kiedyś właśnie takim oddziałem artyleryjskim w Napoleon Total War, jak grałem, rozwaliłem pół armii wroga, bo tak się wysoko wylewelowali w trakcie walki. To było tak, wtedy miałem armię. Tak, Francuzi atakowali 2 razy większą armią i mi większość armii rozbili, bo źle ustawiłem wojskę, była poza tym osłabiona armia. I to właśnie było, że artylerii musiałem uciekać, bo nic mi to nie dało, nie mogłem jej w ogóle ruszyć, a w miejscu było, gdzie nie było wojsk wroga i nie mogłem w ogóle jej obrócić, tak żebym mógł strzelać sobie, musiałem nimi wyjść. To najpierw jeden pułk zatrzymałem piechoty, potem drugi rozbiłem. Czemu nie strzelają? Szybko obrócić się, no. Dobra, gdzieś tutaj jest, tak. Dobra, trzeba na bagnety się rzucić, bo oni się nie patyczkują. Zobaczymy, kto pierwszy wymięknie. Wenecjanie. I w ten oto sposób Wenecja będzie moja. Wenecjanie już zostali pokonani. Dzisiejszy odcinek jednak uważam pod względem kreatywności i moich zdolności reżyserskich za słaby, bo było widać większość akcji z lotu ptaka i mało koordynowałem słabo swoje działania. Ale to moja opinia, nie wiem, co wy o tym sądzicie. Czy spośród tych ostatnich odcinków, które tak nagrywałem z tymi bitwami, to po prostu normalna. I ogólnie zachęcam do pisania komentarzy na YouTube, na forach internetowych, na których to umieszczam te filmiki. Możecie mi tam zadawać jakieś pytania, nie tylko dotyczące ogólnie gry, na przykład, no chociaż możecie mi zadawać, mówię, pytania, każde. Chętnie przeczytam i odpiszę na nie. I karabinierów zostawili mi w spokoju. Awans. O. Ekspanterii i infanterii. Tam chyba 2 poziomy to się zdaje. Nie. Nie zaraz 5 czy 500 razy. To tego nie wiem. Ale no, no. Wiele oddziałów tutaj. Popatrzcie sami, ja tu nie będę mówił. Najlepszy to chyba grenadierzy z pierwszego regimentu grenadierów Glasenapp. To tyle poziomów, ile z 3 albo 4, nie wiem właśnie ile to jest. Mi się zdaje, że to jest 5. Ogólnie, że to, ten wskaźnik to jest 5, czyli 3 poziomy to jest nieźle. Tak, i zwycięstwo przede wszystkim. Tak, Wenecja została ostatecznie rozbita. Region zdobyty, Wenecja, ura! To tam, takie tam to było już. New Power Public Seven Days i Nation Destroy, Wenecja. Tak, to wszystko wiem. I co, a bo to, a no tak, no bo tutaj Konfederacja Irokańska sobie odkupiła od Wenecji chyba. No bo to jest tak, że jak traci się na kontynencie jakiś teren, znaczy stolice, czyli wszystkie tereny na kontynencie europejskim, to jest tak, że się traci wtedy wszystkie kolonie bodajże. Jak to było tutaj, że nie wiem, czy Wenecja chyba mi się zdaje, że ona wymieniła po prostu terytorium z Irokezami. Z tego co pamiętam, może tak widziałem. I po prostu je teraz stracili, tak, ale mam troszkę mało gotówki, dlatego muszę aż. A, jeszcze się udało, ale już więcej nic nie naprawię. Takie podatki. A w Wenecji jeszcze są w miarę dobre dzięki silnej armii. Tutaj, a zadowolenie, jak tylko to naprawię, to będą dużo lepsze. I niech szybko ten. Niech szybko
to się stanie, bo proszę zwrócić uwagę na dochód z podatków, tak? A nie, mały, myślałem, że będzie większy. Ogólnie jakbym większość prowincji uwolnił, to bym teraz miał dobry przyrost. Tutaj na Śląsku trochę tak jest. 12 tur do Głogowa. Nie, dobra. To zostawiam Głogów. Niech się tam robi. Niech się buduje. Tutaj zobaczymy jeszcze, jak tam z tym Pomorzem. 21 tur do Poznania. To ja tutaj 60. Dobra, na razie 21 chyba wolę. No i protestantyzm już praktycznie wygrał w tej prowincji. Tej sojusznicy otomańskiej, to jest po angielsku, osmańskie jest po polsku imperium, Wielka Brytania, Konfederacja Maracka. I dobrze, i mam chyba jakiś port. Tak, i ta armia będzie armią, która będzie rozszerzała władztwo niemieckie na ziemię całej Italii, całych Włoch. I w tym odcinku myślę, że to będzie wszystko. Czy sprawdzimy prestiż? Holendrzy tak mi wkurzyją, że tyle mają tego wszystkiego. Jak oni to wszystko nabijają tak szybko? Nie mam pojęcia. Dobra, koniec tury. Zdobądźmy trochę grosza, ewentualnie jakieś technologie i kończmy odcinek. Tak, czyli w następnym odcinku Zbierze, nie United Province, nie Zjednoczone Prowincjo, nie. Zobaczcie, jak już mówiłem, zajmiemy sobie Danię. Najpierw oczywiście trzeba tylko zgromadzić wojska, a na szczęście w Berlinie utrzymuje całkiem dużą armię. Jest ogólnie chętnie się przyjrzę, jak ona walczy. I ogólnie będę musiał zająć Hanower i München. Holandia. Takie trzy prowincje, takie trzy kraje, które muszę szybko zająć. Tak, i później tak kilka turek chyba będzie takich spokojnych bardziej. Bo chcę zająć w przyszłości jakieś kolonie, to muszę rozwinąć sobie marynarkę wojenną, Kriegsmarine. Tak to będzie nazywa Kriegsmarine. Marynarka wojenna albo Kaisermarine, cesarska, marynarka cesarska. Bo jak mówiłem, lubię sobie czytać ARR-y. Chciałem kiedyś nawet swe. Miał być Brandenburg i przemianowany w Prusy, miał się nazywać Frydrykańskie Prusy, to miał być w Europie Universalis 3. Tylko miałem taki problem, że już tam napisałem ogólnie historyjki, jeszcze ich nie przeczytałem do internetu, miałem już na 3 odcinki. Tylko jest takie problem, że poza pierwszym władcą, który nazywał się Fryderyk, wszyscy pozostali, pozostała dwójka, których miałem do tej pory, nazywała się Albert, Ascanir i jeszcze jakiś tam Achilles chyba, czy coś takiego. Alfred Achilles, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie takie coś było i zrezygnowałem, usunąłem wszystko, wszystkie zdjęcia i tak dalej. A ten właśnie ostatni władca był cały czas bezdzietny, aż do momentu, kiedy usunąłem wszystko, zacząłem grać i po roku urodził mi się syn, który nazywał się Frydek. No nie, trzeba mieć pecha. Dobra, w kolonii, no nie, jak ci agenci, ja bym wolał mieć kogoś normalnego. Infiltruj. Brukser, on został wykryty, to jest takie denerwujące. Holmes w Bohemii, czy w Czechach. Wyślemy gdzieś na wschód. Do Polski. W Paryżu. Spróbujmy. O, został wykryty. Tutaj jest dobrze. Co zda się kogoś zaciukać? Zabić? Tak, ale nie sobie, co jest, tak chyba wóz wojskowy. Generał zatrzymał. W Monachium. Tak, to nie wiem tylko, czy jak on jest tak szybko odbudowany. A! Udało się do sabotażowych misji. I plus jeden do morale podczas bitew w Zagrzebiu? O. Nieźle, ogólnie pan, jeżeli chodzi o pandurów, których tam zdobyłem, to według mnie się trochę tak nie opłaca ich trzymać. Nie, bo wolę otwarte bitwy. Chowanie się daje duże bonusy, ale w starciu z komputerem na razie to jest
To jest nieprzydatne. Trzeba tutaj wszystkich uzupełnić, bo ta armia będzie w przyszłości zdobywała dla mnie cały tutaj półsep apeński. Dobra, miałem rozbudować drogi. Tak, tutaj trzeba mieć w Wiedniu. O, tutaj już mam drogi, tak, na Śląsku chyba też. Nie wiem, jak tutaj w Gdańsku słaby coś było. Aha, dobra, jest ulepszone. Wcześniej pamiętam, że nawet nie zauważyłem, że tam ich nie miałem i miałem jakieś tam brukowane nawet. Znaczy nie, teraz wybiłem brukowane, miałem te takie podstawowe, jakieś tam żwirowane, czy jakieś takie, no dobra. Tutaj konstrukcyjne. A, dopiero teraz się wszystkie te drogi rozwinęły. Sprawdźmy, jak tam na no, taki przyrost podatków. Taki nieduży w miarę. Przyjrzyjmy się tej Wenecji, już lepsze zadowolenie i to jak, ale poczułem jeszcze chwilę bez tego. To będzie dobrze. I tutaj przyrost populacji. Im większy cen mieszkańców w prowincji, tym więcej prowincji zarabia się. Tak samo jest, tak jest w większości gier. No. No, chyba w Victorii 2 jest inaczej, tam jest właśnie system ekonomiczny Victorii 2. Jak ktoś nie grał, to jest bardzo skomplikowana gra od paradoksu. Większość gier jest bardziej skomplikowana, które nie są aż tak trudne, ale są strasznie skomplikowane. A właśnie Victoria 2 jest. Tam jest gospodarka tak rozwinięta, tam chodzi właśnie. Chodzi o to, oni mają taką paradoks zrobił gry tego. Crusader Kings tam chodzi o właśnie skupia się na dynastii. Europa Universalis na dyplomacji. Hearts of Iron i Darkest Hour, ale Darkest Hour to kolejna część, bo ulepszone to było Hearts of Iron 2, ale dobra. Hearts of Iron ogólnie skupia się na prowadzeniu wojny. Teraz March of the Eagle to jest też właśnie takie. Na wojnie skupione, skoro już w innych czasach, bo Hearts of Iron to jest II wojna światowa, March of the Eagle wojny napoleońskie. I właśnie Victoria 2 to jest właśnie aspekt. Dyplomacja uproszczona, uproszczone prowadzenie wojny, ale bardzo rozwinięta gospodarka, tam przyrost ludności, różny podział na różne typy ludności, na przykład w jednej prowincji może być kilka grup kulturowych, kilka religii, kilka typów ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami, na przykład są artyści, są duchowni, są naukowcy jacyś, szlachta, burżuazja itd. Właśnie w zależności od tego, ile kogo jest, to jest to od tego zależy bogactwo w prowincji, jak tam się rozwija przemysł, bo tam właśnie fabryki się stawia ogólnie na regiony i tam jest tak na przykład, że może być w prowincji powiedzmy 2 miliony mieszkańców, ale to mogą być sami chłopi i wtedy będzie produkt, i wtedy będzie przyrost podatków z tej prowincji dużo niższy niż w przypadku na przykład prowincji, gdzie jest 100 tysięcy mieszkańców, ale no powiedzmy, że choć tak się na pewno by nie stało, że 100 tysięcy z nich, czyli wszyscy to są z burżuazja, czyli ci, którzy stawiają fabryki głównie. Wtedy był duży, duży przyrost, ale tam można się podatki ustawiać dla każdej osobno grupy ludności, bo to podział właśnie na trzy takie główne, czyli wyższa, średnia i niższa, to się osobno ustawia na edukację, na wszystko mówię, to jest bardzo skomplikowana gra. Ale to nie o tym miałem gadać. Chciałem powiedzieć, że się już wygadałem i to będzie tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnych odcinków mojej serii. O, dwie tury będzie. No dobra. Do innych odcinków z mojej serii z gry Empire Total War, także ogólnie do innych moich serii z innych gier. No, jest to tylko Darksiders 2 w sumie. I poprzednie Empire albo Borderlands to właśnie bardziej takie było. Żeby się ponabijać z kolegą, ale dobra. Także oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jak się spodobało, to dajcie lajka, ale to już mówiłem. No i co? Do następnego. Żegnam was serdecznie. Ciao. Co jest?